Proszę Państwa, temat, który postanowiliśmy podjąć, to blogerzy i dziennikarze jako uzupełniające się środowiska tworzące treści. Ja bardzo chciałbym, żeby takie debaty w końcu nabrały sensu, bo debat o tym, czy dziennikarze z blogerami mogą współżyć i jak to wygląda, to już trochę było w historii polskich mediów i zawsze miałem takie wrażenie, że one nie do końca kończą się jakimiś rozsądnymi wnioskami, to znaczy, że przychodzą dziennikarze, którzy mówią swoje, blogerzy, którzy mówią swoje i gdzieś tam nie ma takiej przestrzeni współpracy. I cieszę się, że ten panel dzisiaj był złożony z takich, a nie innych osób, bo to rzeczywiście jest dosyć unikalna próba stworzenia właśnie takiego obrazu wspólnego, żeby różni ludzie, którzy patrzą z różnych perspektyw, wypowiedzieli to, żebyśmy spróbowali znaleźć jakąś część wspólną, bo wbrew pozorom tych różnic pomiędzy światami blogerów i dziennikarzy nie ma aż tak dużo. Warto sobie nazwać różnice i to chyba się dzisiaj też udało. Ale warto też powiedzieć o tym, że te odległości nie są aż tak wielkie, jak to czasem się wydaje po niektórych debatach, które były wcześniej. Różnica między blogerami a dużymi mediami jest taka, że blogerzy jeszcze w dużej mierze to są ludzie, którzy robią to z takiego, no nie robią tego zawodowo, to jest ich hobby, to jest coś, co oni robią, bo chcą. Jest część, grupa blogerów, którzy już zaczynają to traktować zawodowo, no i to jest pewien krok do przodu, wydaje mi się, no bo różnica między dużym, starym medium jest taka, że tam są ludzie, którzy są zatrudnieni po prostu, oni mają pieniądze na życie za to, że przez kilka czy kilkanaście godzin dziennie produkują komunikaty. Bloger często musi po prostu gdzie indziej zapracować na to swoją działalność i moment, w którym okaże się, że blogerzy są w stanie utrzymywać się rzeczywiście ze swojej działalności, będzie pewnym momentem zmiany, wydaje mi się, w komunikacji w ogóle. Być może wtedy rzeczywiście zaczną powstawać większe redakcje, więcej osób będzie się w stanie zaangażować tylko i wyłącznie w takie działania. Co im jest potrzebne? Myślę, że wiara tak naprawdę w to, że są w stanie i to trochę odwagi, to żeby rzucić pracę taką normalną i pójść w takim kierunku. No są przykłady w Polsce takich osób, które ewidentnie pokazują, że się da, no ale to jest tak jak przy każdym nowym biznesie, no trzeba się zdecydować. Bardzo sobie cenimy pracę z blogerami, z vlogerami, z osobami, które są takimi internetowymi influencerami, takimi liderami opinii. Właściwie w tej chwili nie ma takiego miesiąca, żebyśmy czegoś nie robili z którąś z tych osób, więc bardzo się cieszę, że to się w firmie rozwija, że jest zrozumienie jakby ogólnie w firmie nie ma osób, które wątpią, że to ma sens i że coraz fajniejsze nam projekty dzięki temu wychodzą. No na pewno końcówka tego roku i przyszły rok to będzie czas, kiedy będzie można zobaczyć kilka fajnych projektów.